Witam Was serdecznie na kolejnym filmie. Mamy ostatni dzień października, jest godzina 7 rano i dzisiaj postanowiłem odwiedzić na szybko lasy w pobliżu domu. Jestem w okolicach Pachołka, do tego lasu mam 7 minut i mam jakieś 40, aby zrobić sobie tutaj leśny rekonesans. Tak, wiem, ostatnimi czasy przychodziły alerty, żeby nie odwiedzać Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Dzisiaj po pierwsze żadnego alertu nie dostałem, po drugie, od Gdyni jestem naprawdę daleko, a po trzecie, jeśli kogoś spotkam, a w szczególności jakieś patrolujące tutaj służby, zacznie nade mną latać helikopter, pochylę głowę, posypię ją popiołem, przeproszę i oddalę się z tego miejsca, zakończając grzybobranie. Ale jeśli nikogo tutaj nie ma, to nikomu nie przeszkadzam. Dobra, nie przedłużam, zaczynamy! Jestem znów w tej przepięknej scenerii. Deszczyk zaczyna padać, zobaczcie jak tu ładnie. Idę. I co tutaj rośnie na mojej trasie? Prawusek. Nie wiem, czy coś z niego uda się zrobić. Zaraz zobaczymy. No, wyjedzony. Widzicie, spóźniłem się kolejny raz. No taki fajny, gdyby chociaż te rurki, ale tu też widzę chyba zaczerwiony. Ale o tydzień się spóźniłem tutaj. Niestety, zostaje sobie. A ja poszukam tutaj dalej. Chodzę znowu po takich górkach, dolinach, no jak te lasy oliwskie. Co tu dużo mówić. Każdy, kto po nich chodzi, to zna te tereny i wie, jak wygląda ukształtowanie. Ale popatrzcie. Prawusek. Jak ta lala. Ale śliczny. No zobaczymy, co z niego będzie. Zaraz go Wam pokażę w całej okazałości. Tylko muszę porobić trochę zdjęć. Okej, zdjęcia porobiłem. Tu widzieliście tego pierwszego. Do niczego się w sumie nie nadawał, ale ten grzyb jest niczego sobie, ale piękny, ja cię kręcę, ostatni dzień października, a ja takie prawuski pod samym domem dzisiaj namierzam, zobaczymy co będzie dalej, jak taki już jest jeden, to może ich będzie więcej, popatrzcie, ale cudak, ruszam dalej. Przyjechałem sprawdzić jeszcze te lasy, zanim te liście opadną i zrobi się gruby dywan. Wtedy już będzie o wiele ciężej wypatrywać te grzybki. Patrzcie, mam kolejnego grzybka. Jest to suchogrzybek opruszony. Tak tu się prezentuje. I idzie do koszyczka. Aczkolwiek chyba lekko pleśnią tutaj zachodzi. Więc nie będę ryzykował i też go zostawię. Dla mnie ewidentnie tutaj pleśń. Tyle liści, takie kolory, odcienie pomarańczowego, czerwonego, wśród gałęzi i rośnie po środku suchogrzybek opruszony. Widzicie, jak trzeba przyglądać się? Tak tutaj wygląda. Ten całkiem fajny i zaraz wędruje do koszyka. Ma takie, mają taki zamszowy kapelusik, suchutki, stąd może ten suchogrzybek. Ruszam dalej. Trzy grzybki już mam, z czego ten borowiczek, no przepiękny, zdrowy, w ogóle twardy, jakościowo super grzyb. A tutaj kolejne podgrzybki nam się pokazują. No nie mam gniazd i nie odnajduję ich w gniazdach jak ostatnio, bardziej pojedyncze sztuki. I tu też już pleśnią zachodzi. Kurczę, no niestety, zostawiam. Ostatnio 4 stopnie były w niedzielę, dzisiaj 10. Także raz zimno, raz ciepło, dużo wilgoci teraz, no i niestety grzyby pleśniają. I znowu trochę pomarudziłem, że nie trafiam gniazd. Patrzcie, jakie tutaj fajne zlane deszczem, dwa kolejne. Idę kawałeczek dalej, no i jest następny. No szkoda, że one już też pleśnieją. Kurczę, sezon naprawdę dobiega końca. Jutro 1 listopada, ale jeszcze zobaczymy, co uda się znaleźć. Trzy fajne podgrzybaski. Jakościowo te akurat super. No i wędrują do koszyka. Tak, żeby chociaż dzisiaj z 20 grzybków padło, będzie dobrze. No zobaczcie, koszyczek. 5 grzybków, jest jeden prawusek. No nie chce mi się wierzyć, że znalazłem dwa prawdziwki tylko tutaj na terenie tego całego lasu. Zobaczymy, może jeszcze jakiś wpadnie. Tu jest kolejny.
opruszony. Pięknie się prezentuje. Śliczne ma kolory. Jeszcze dzisiaj tak troszeczkę zlane deszczem w niektórych miejscach. Trzony też takie żółte. No i rosną sobie. Zobaczymy, co jeszcze dzisiaj las przyniesie. Ponarzekałem, że nie ma rodzinek podgrzybków opruszonych i rodzinki wpadają. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. I zobaczcie, trochę liści pospada, tydzień czasu i dojrzeć ich w tych liściach będzie praktycznie niewykonalne. Jeszcze teraz fajnie wystają, bo ta jesień przyszła w tym roku trochę później i dużo liści jest na drzewach, ale za chwileczkę będzie już o wiele trudniej te grzybki odnajdywać. Dobra, zbieram i ruszam dalej. Chodzę, chodzę i podgrzybki wyjeżdżają. Chyba nawet jest lepiej niż w ostatnią niedzielę. On ma też takie charakterystyczne czerwone przebarwienia w miejscu, gdzie ten kapelusz bywa uszkodzony, tak jak tutaj wygryziony w tym miejscu, ale kolory ma cudowne. Ruszam dalej. Grzybków mam około 15 sztuk. No ten prawusek robi wrażenie w tymże koszyku. I chodzę i co jakiś czas właśnie te opruszone nam się pokazują. Tak jak tutaj. Na razie widzę jednego, ale pamiętajcie, jak jest jeden, to koniecznie się rozglądajcie, bo tak samo lubią swoje towarzystwo i wyrastają grupowo. Ruszam dalej. Ostatnio opowiadałem wam właśnie o twardzioszku czosnaczku i czosnkowym. I tutaj możemy zobaczyć jednego z tych gatunków. Widzicie, jak wyrasta? Jest bardzo charakterystyczny. Długa, ciemna, czarna noga, czyli trzon, tak bardziej profesjonalnie. Kapelusik koloru takiego szarawego. Jak się przyjrzymy, może być prążkowany. Co widać, błyszczy się w czasie takiej deszczowej pogody. Tutaj wyrasta grupowo. No i jak go powąchacie, to już nie będzie żadnych wątpliwości. I zawsze się zastanawiam, jak znajdę jednego albo dwa prawdziwki, czy to wszystkie borowiki, które w tym miejscu akurat rosły. No nie mogę w to uwierzyć, że mam takie szczęście, że tylko dwa grzyby w tym lesie rosły i ja akurat te dwa grzyby namierzyłem. No ale chodzę, chodzę i tych grzybów jak nie było, tak nie ma. No szok. Jeden stary borowik, jeden młodziutki, elegancki, do tego kilka podgrzybków. No i borowików dalej nie widać. Tutaj muchomor cytrynowy, o którym wspominałem. Ale chciałoby się, chociażby już nie mówię, żeby z 10, ale żeby z 4, żeby z 5 tych borowików chociaż dało się spotkać. No nie poddaję się. O, tutaj patrzcie, jaka maślanka. Bardzo podobna do opieńki. Akurat rozmiarowo naprawdę, ale to nie opieńka, maślanka wiązkowa. A ja sobie idę dalej i jeszcze popróbuję swoich sił, szukając borowików. Bardzo podobnie gatunkowo tutaj, jak w tych lasach za kartuzami, co byłem przedwczoraj w niedzielę. Zobaczcie, również rycerzyk czerwono-złoty, inaczej cukrówka. Jeden widz zwrócił mi, a dokładnie bodajże to była pani, uwagę, że na te grzyby w jej okolicy mówi się cukrówka. Rycerzyk czerwono-złoty. Popatrzcie, jak wygląda grzyb jadalny. Czerwony. Charakterystyczne. Żółte przebarwienia. Tak wyglądają blaszki. Dosyć gęste, rozwarstwione. Wycięte przy trzonie. Grzyb jadalny, ale walorów smakowych zbytnio nie ma. Tego prawdziwka to w sumie znalazłem dzisiaj jako jednego z pierwszych. To wiecie, jaką nadzieję zrobił. A teraz z czasem to trochę emocje opadają. No, odnajduję podgrzybki, tak jak tu możecie widzieć. Ale jak się znalazło takiego pięknego i zdrowego borowika, no to chciałoby się więcej. No nie mogę. No jeden taki śliczny, reszta podgrzybki, a ja drugiego jakiegoś fajnego nie mogę znaleźć. No drugi był, ale widzieliście, w jakim stanie. No dobra, pokręcę się, za chwilę trzeba będzie wracać. Las również tutaj przepiękny, zobaczcie. No dzisiaj dość pochmurny i deszczowy dzień, ale tutaj jest prześlicznie. Byłem przedwczoraj również na cmentarzu u mamy, sprzątałem jej pomnik i muszę wam powiedzieć, że tam
potwierdziłem to, że jesień w tym roku jest bardzo opóźniona. Przy grobie mojej mamy jest zawsze, znaczy rośnie od zawsze takie drzewo, które na 3-4 dni przed 1 listopada nie pamiętam, żeby kiedykolwiek jeszcze na nim były liście. A teraz praktycznie całe drzewo jeszcze w liściach. Fakt faktem żółtych, ale całe jeszcze w liściach. Także jesień w tym roku jest opóźniona, wiosna też była. Zobaczymy, może jeszcze jakieś grzyby w tym roku, a w szczególności chodzi mi o prawdziwki, ruszą. Idę dalej. No, rozpadało się totalnie. 10 stopni. Ostatnio pogoda naprawdę deszczowa. Gdyby to był wrzesień, październik, o losie, ale byłby fajny sezon. Troszeczkę te deszcze się spóźniły, ale to jest tak, jak we wrześniu był taki gorący miesiąc, takie upały, wysokie temperatury, ten Atlantyk się nagrzał, teraz on paruje, tworzą się chmury, te chmury z nad oceanu przychodzą do nas i stąd mamy praktycznie codziennie opady deszczu. Ocean oddaje ciepło, a to ciepło potem w postaci deszczu spada na nasze lasy. No nie można odmówić im uroku, piękne są te grzybki. Idzie do koszyka, a ja ruszam dalej. No i nie uwierzycie, ponarzekałem trochę, las mnie znowu usłyszał. Aj, buduję napięcie. Co to będzie? Po głosie możecie usłyszeć, że pewnie to będzie prawdziwek. Patrzcie, co tutaj pięknego rośnie. No nie jest tak duży jak ten pierwszy, ale jest. O, kurczę, myślałem, że tylko będzie jeden. A mam drugiego, ale głęboko rośnie. Chodź kolego sympatyczny. Ha, mam cię, jesteś mój. Zobaczcie, jaki śliczny jesienny prawdziwek. No przecudowny grzybek, ale jestem szczęśliwy. Drugi dzisiaj, zaraz go obczyszczę, zaraz go przygotuję do zabrania do domu. No super. Ale fart, no pośród tych liści, że dojrzałem jego kapelusik, bo widzicie, wcale nie było tak łatwo. Zabieram i ruszam dalej. No, to już jakoś fajnie to wygląda. Trochę opruszonych, dwa borowiki, ale teraz patrzcie, uważajcie jeszcze jutro, 1 listopada, a muchomora zielonawego jeszcze można spotkać, dawniej sromotnikowy. Tak tu wygląda jeden owocnik i niestety po człowieku praktycznie. Uważajcie na siebie, nie zbierajcie grzybów, jeśli nie macie pewności co do ich gatunku. Zostawiamy, nie niszczymy i idziemy dalej. Zobaczcie, koszyczek, trochę grzybków, dwa borowiczki. Ten również zdrowy, także mega super, jestem bardzo szczęśliwy. I zobaczcie, podobne grzybki jak ostatnio. Był rycerzyk, jest purchawka chropowata. Są podgrzybki opruszone. Widziałem również lakówki ametystowe. Purchaweczki, tak jak ostatnio mówiłem. Jadalne, dopóki są białe. A my idziemy kawałeczek dalej. I zobaczcie, to co mówię. Rosną grupowo. Jest jeden, szukajcie więcej. Pierwszy, drugi i pewnie jak się tutaj pokręcę, to jeszcze jakieś namierzę. Dobra, zbieram i powoli już będę wracał do samochodu. A tutaj maślanka wiązkowa, o której wcześniej wspominałem, powoli wyrasta. Zobaczyłem tutaj mniej liści, bardziej rosną tutaj sosny i podgrzybki opruszone. Właśnie lubią też takie towarzystwo. Patrzcie, jak dwa kapelusiki wystają, ale jak trzeba się przyglądać, żeby nie ominąć. Tutaj liście, a one pięknie tutaj się przed nami kryją. Widzicie, mówiłem dwa, a są trzy. Nawet z góry nie widziałem tego jednego. No ale ten... O tym mówię. Już pleśnieje w porównaniu z tym. Tu jest jeszcze jeden, cztery był. Ale numer. Ten super. Zobaczymy tego. Też super. Jeszcze tu maluszek, widzicie? Ale ten już pleśnią zachodzi. No szkoda, kurczę, dużo wody. Niskie temperatury ostatnio były i właśnie grzyby pleśnieją. Dobra, te sprawdzam. Zabieram czwartego i ruszam dalej. No i zobaczcie, drodzy grzybnięci, ja ostatnio 3 godziny chodziłem, żeby mieć tyle grzybów, a dzisiaj niecałe 37 minut. Patrzcie, kolejne podgrzybki opruszone, ale wystają tylko łebki. I o tym mówię, spadną liście,
i za chwilę będą przykryte taką pierzynką, kołderką. Jeszcze je widać. No piękne, takie maluszki, w sam raz do słoiczków. Zbieram, idę dalej. Już wracam do samochodu. Zobaczcie, z 20 opruszonych i jeszcze na powrotnej trasie jakieś nam tutaj się pokazują. Także kilka na pewno jeszcze wpadnie. Dwa borowiki szlachetne, zdrowe i takie pod grzybasy. Ruszam dalej. Właśnie przed chwilą nagrałem dla Was zakończenie, na którym mówię, że znalazłem dzisiaj dwa borowiki. Wracam już do domu na totalnym takim chillaucie i luzie. Idę i patrzcie, kolejny borowik. Także widzicie i słyszeliście, pomarudziłem, ponarzekałem, a borowiczki się pokazały. No też niczego sobie, ale super. Kurczę, trzy takie piękne borowiczki. No szkoda, że ten kapelusik troszeczkę wyjedzony, ale jakościowo to przecież to jest świeżutki grzybek, żaden kapeć. Nic, no piękny. Tutaj ślimaczek z pająkiem się do niego dobierali. No zobaczcie, jak się prezentuje. Takie boletuski. Trzy sztuki, jestem mega zadowolony. No to super. Powoli idę do auta. I tutaj zobaczyć możecie tą pleśń, o której mówię, że już niektóre owocniki nią zaszły w zupełności. Ale i świeżutkie też jeszcze można spotkać, tak jak tutaj. Pierwszy i drugi. Na powrocie mówiłem, że jeszcze wpadną, ale ten trzeci borowik dzisiaj, który na powrotnej drodze wskoczył do koszyka, no to zrobił mi niesamowitą niespodziankę. Już nagrałem zakończenie, gdzie mówię, że dwa, a tak naprawdę dzisiaj trzy borowiczki. Ja już na dzisiaj kończę to grzybobranie. Tak jak widzieliście, około 40 minut udało mi się znaleźć dwa borowiki, ponad 20 podgrzybków opruszonych. Nikogo tutaj nie spotkałem. Także uważam, że nikomu nie przeszkadzałem w jakichś poszukiwaniach. Jestem szczęśliwy. Lasy Oliwskie obdarzyły mnie dwoma borowikami. Mam takie wrażenie, że lasy się ze mną żegnają i zawsze od tego losu, lasu coś na koniec dostaję. Tak jak było w przypadku kartuz, też znalazłem dwa borowiki. Tak dzisiaj również, też dwa piękne prawuski, ale dzisiaj to one są naprawdę wyjątkowe i zdrowe. Z tego się cieszę. No na pewno jeszcze do lasu ruszę. Dziękuję, że jesteście, dziękuję za każdy komentarz, za Waszą obecność. Trzymajcie się i przemiłego dnia Wam życzę. Do następnego filmu. Cześć! Zobaczcie sobie na koniec te przepiękne kolory jesieni. Ja zamilknę, bo tutaj obraz mówi wszystko.